Witajcie na moim kanale. Słuchajcie, ja Wam muszę coś powiedzieć. To jest bardzo ważna informacja dla wszystkich osób, które przyjeżdżają zwiedzać Włochy, że we Włoszech w poniedziałki wszystkie muzea są zamknięte. I teraz, jeżeli się nie poinformujemy, to będziecie tak jak ci turyści, którzy idą z dziećmi do wykopalisk archeologicznych i myślą, że coś zwiedzą. Ja wcześniej spotkałam tutaj taką właśnie małżeństwo niemieckie, które już wraca stamtąd i też myślało, że odwiedzą Ostię Antyczną. Tutaj też spotkałam dwie osoby, które po prostu też z Niemiec zwiedzać wykopaliska archeologiczne. Widocznie mają czas do samolotu, bo miały walizkę. To nie jest takie normalne jak dla Was, ale normalne dla nas. Ile lat tu mieszkam? A mieszkam we Włoszech, kochani, 34 lata. Zawsze w poniedziałki były zamknięte muzea. Nawet były zamknięte czasami i w niedzielę. Owszem, brama jest otwarta do wejścia do wykopalisk archeologicznych, natomiast można wjechać, zaparkować samochód, natomiast wejście do wykopalisk archeologicznych jest zamknięte. Z tego względu, że dzisiaj jest poniedziałek. I co się dzieje w poniedziałek? W poniedziałek po prostu robią tutaj porządki, bo muszą posprzątać po turystach. Na przykład wczoraj był 2 kwiecień 2023 rok, pierwsza niedziela miesiąca, gratis wejście. Było tak dużo ludzi, że nie mieli gdzie parkować samochody. Samochody parkowali tutaj w okolicy, w różnych ulicach. Także pamiętajmy, że w poniedziałki wszystko jest zamknięte. Jedyną rzeczą, którą możecie sobie zrobić, czyli spacerować i zwiedzać Rzym na nogach. Chodzić i oglądać te właśnie wszystkie piękne miejsca, czyli Piazza Navona, Piazza di Spagna, Panteon, Fontana di Trevi, Piazza Barberini, wszystkie te fontanki, przejechać autobusem, wsiąść w autobus jakikolwiek za euro 50, jedziemy 100 minut i sobie zwiedzamy cały Rzym. Jeszcze taka druga informacja, że jeżeli idziecie na stację, żeby kupić sobie bilet na autobus, to jeżeli mamy kupić ten bilet w automacie, a nie w kasie, bo często są tylko automaty, tak jak u nas w Ostii Antycznej, kasy są zamknięte, to po prostu musicie mieć drobne pieniądze. Wczoraj jak wracałam z Rzymu, bo nagrywałam filmik w Rzymie, po prostu pojechałam do kościoła i pojechałam do Koloseum, żeby zobaczyć, co się dzieje, to po pierwsze, kasownik, który kasował bilety na Ostii Antycznej, na stacji, jeden kasownik był godzinę do tyłu. Ja bilet wydrukowałam za 5:09, zaraz go skasowałam i przyjechał pociąg, natomiast na bilecie miałam 8:05, a bilet jest ważny 100 minut. Dobrze, że było wydrukowane, o której godzinie było napisane, o której godzinie wydrukowałam. Jeżeli chodzi o właśnie o te bilety, kupowanie, no to pan miał 50 euro i automat mu mógł wydać tylko z 10 euro i nie miał żadnych pieniędzy drobnych. No i teraz co ma zrobić? Jeżeli na przykład karta tam nie funkcjonuje, żeby kupić bilet i zapłacić kartą kredytową. Po prostu tutaj dużo rzeczy nie funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować, więc musicie sobie zdawać z tego sprawę, że trzeba mieć ze sobą zawsze jakieś drobne. Myślę, że ta informacja przyda się dla wszystkich osób, które przyjeżdżają teraz do Rzymu na Wielki Tydzień, bo wiadomo, po 2 latach wszystko wróciło do normy i jest full turystów. Tak jak w telewizji włoskiej podano, na okres Wielkiego Tygodnia i na Wielkanoc przemieści się we Włoszech kilkanaście milionów ludzi. Jedna telewizja podaje 11 milionów, druga 12. Tak czy inaczej turyści i włoscy i z zagranicy będą się przemieszczać po całym kraju, ale musimy być przygotowani na różne właśnie takie anomalie.
Jeśli ta informacja jest przydatna dla Ciebie, łapkę w górę, subskrypcję proszę i o jakiś komentarz. Dzięki Tobie się ten kanał rozwija. Ciao, buona giornata!